Dzień dobry, witam serdecznie. Jędrzej Markiewicz z tej strony, a to jest Globinfo i Twój Świat w Migawce. Lecimy z newsami. Nowe informacje w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rząd wybrał inwestora. Marcin Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK, poinformował wczoraj, że inwestorem Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie konsorcjum Vinci Airports oraz IFM Global Infrastructure Fund. Konsorcjum zainwestuje do 8 miliardów złotych w budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operujących lotniskiem. Vinci Airports, będące częścią Vinci Group, jest wiodącym operatorem lotnisk na całym świecie. IFM Global Infrastructure Fund jest natomiast funduszem inwestycyjnym z Australii, mającym w swoim portfelu udziały w aż 17 lotniskach na świecie. Według informacji podawanych przez CPK, zadaniem inwestora strategicznego jest wniesienie mniejszościowej części niezbędnego kapitału, wsparcie CPK doświadczeniem i know-how podczas realizacji, a po jej zakończeniu... Operowanie portem zgodnie z najwyższymi standardami. Rozmowy z inwestorami rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku i trwały do 13 października. Centralny port komunikacyjny zlokalizowany około 37 km od Warszawy zintegrować ma transport lotniczy, kolejowy oraz drogowy. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony w 2028 roku. Początek konsultacji u prezydenta z przedstawicielami ugrupowań Sejmu kolejnej kadencji. We wtorek 24 października w Pałacu Prezydenckim rozpoczęły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym sejmie. Prezydent zapowiedział, że rozmowy dotyczyć będą pomysłów na inwestycje, gospodarkę, energetykę oraz obronność, a także potencjalnych kandydatur na stanowisko premiera. Podkreślił też, że liczy na spokojny przebieg konsultacji. Pierwsze rozmowy prezydent odbył z przedstawicielami partii Prawa i Sprawiedliwości, a następnie z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby głosów zebranych przez poszczególne komitety wyborcze. Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy wydali wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili gotowość do pełnej współpracy i tworzenia nowej większości w parlamencie. Rozmowy prezydenta z przedstawicielami pozostałych partii będą kontynuowane dzisiaj. GUS podał najnowsze dane o wrześniowym bezrobociu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2023 roku wyniosła 5% i pozostała na niezmienionym poziomie od kilku miesięcy. Najniższe bezrobocie na poziomie 3% jest odnotowywane w województwie wielkopolskim, najwyższe zaś w Podkarpackim, gdzie przekracza 8%. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zakładają niewielki wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach. Prognozuje się, że w 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych. Kłopoty tajwańskiego giganta. Organy regulacyjne Chin przeprowadzają audyty podatkowe w niektórych oddziałach tajwańskiej firmy Foxconn, będącej największym producentem iPhone'ów na świecie. Jednocześnie chiński Departament Zasobów Naturalnych prowadzi dochodzenie w sprawie użytkowania gruntów przez przedsiębiorstwo. Masowa kontrola rozpoczęła się po ogłoszeniu przez właściciela koncernu swoich planów dotyczących startu w nadchodzących wyborach prezydenckich w Tajwanie. Wybory w Tajwanie będą miały zasadniczy wpływ na to, jak będą kształtowały się stosunki Chiny-Tajwan w najbliższych latach. Firma wydała oświadczenie, że działa zgodnie z prawem i będzie aktywnie współpracować z właściwymi organami w tym dochodzeniu.